Sejm ponownie zajmie się sprawą utrzymania czy też likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego. Na wniosek posłów klubu parlamentarnego PiS dzisiaj odbędzie się posiedzenie podkomisji, która rozpozna projekt, który przewiduje eliminację z ustawy prawo bankowe przepisów pozwalających bankom na wystawianie bankowego tytułu egzekucyjnego. To już jest trzecia próba eliminacji z polskiego porządku prawnego tej niezwykle ważnej instytucji. Paradoksalnie instytucja ta służy samym dłużnikom, bowiem ona ma ogromny wpływ na obniżenie kosztów postępowania egzekucyjnego, które przecież i tak musi być przeprowadzone, bowiem długi trzeba spłacać. Zdaniem Związku Banków Polskich należy raczej kierować działania regulacyjne, które by pozwoliły na uruchomienie martwych przepisów o upadłości konsumenckiej, a także przepisów postępowania upadłościowego, które by pozwoliły na sprawną, szybką restrukturyzację zadłużenia przedsiębiorców.